Jozuego 1:14. Tu jest rozmowa z tymi plemionami, które zostały przed Jordanem. Od 12 wersetu. Do Rubenitów, Gadytów i połowy plemienia Manasesa rzekł Jozue: pamiętajcie o tym rozkazie, który dał wam Mojżesz, sługa Pana, Pan Bóg wasz. Dał wam już odpoczynek i obdarzył was tą ziemią. Wasze kobiety, dzieci i bydło niech pozostaną w ziemi, którą dał wam Mojżesz po tej stronie Jordanu. Wy wszyscy zaś, dzieci i mężowie, przeprawcie się uzbrojeni przed waszymi braćmi i wesprzecie ich. Jordan to jest obraz zarówno śmierci starego człowieka, jak i jak jest śmierć starego człowieka, to jest nowe narodzenie. I stąd jest potem po drugiej stronie Kanan. I to jest dla nas poważne ostrzeżenie. Gdy jako ojcowie będziemy dbali w pierwszej kolejności o Królestwo Boże i sprawiedliwość Królestwa Bożego, którą jest Pan Jezus Chrystus, to wszystko będzie na właściwym porządku. Ale gdy będziemy, tak jak ci tutaj ludzie, najpierw dbali o materialne zaopatrzenie swoich kobiet, swoich dzieci, swojego bydła, no to oni owszem, sami weszli, przeszli przez Jordan, ale ich dzieci, kobiety poszły do piekła. Nie narodziły się na nowo. I to jest to, co czytamy też w pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdział, że on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Wszystko, co zbudował, to zbudował dla tej ziemi, nie dla Królestwa Bożego.
родиться вновь, если кто не родится вновь, не может увидеть Царствие Божие. Если кто не родится вновь, если кто не родится вновь, не может увидеть Царствие Божие. Должно вам родиться вновь, не удивляйся тому. Должно вам родиться вновь. Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Если не обратитесь и не будете дети, не войдете в Царство Небесное. Должно вам родиться вновь, не удивляйся тому. Должно вам родиться вновь. Как новорожденные младенцы, возлюбите словесное молоко, дабы вам возрасти от него. Пейте Божье чистое молоко. Если кто не родится вновь, если кто не родится вновь, не может увидеть Царствие Божие. Должно вам родиться вновь.
seré de nuevo.